Okej, to będzie chyba najlepsze rozdanie Oscarów, przynajmniej dla mnie, od dawna. Patrzę sobie na listę nominowanych w najważniejszej kategorii, patrzę też na inne nominacje w rozmaitych kategoriach i muszę powiedzieć, że naprawdę nie mam powodów do narzekania. Jest naprawdę dobrze. Jasne, niestety Akademia coś nie doceniła, na przykład znakomitego filmu The Farewell, Kłamstewko, i przede wszystkim zjawiskowej Awkwafiny, która powoli wyrasta na jedną z bardziej utalentowanych i elastycznych aktorek w Hollywood. Nie dano szansy na wielki comeback Adamowi Sandlerowi, który jest wybitny w Uncut Gems, Nieoszlifowanych diamentach. Moim skromnym zdaniem za mało nominacji zebrało Knives Out, a przede wszystkim coś dalej grona akademików ignoruje horrory. A przecież jeśli nie Florence Pugh za Midsommar, to Lupita Nyong'o za To My, Us, również spokojnie mogłaby zostać nagrodzona nominacją. Nie mówiąc już o reżyserze, ale przede wszystkim o twórcach głównych ról w The Lighthouse. Willem Dafoe i Robert Pattinson dają taki popis umiejętności aktorskich, że pominięcie ich w tym gronie to po prostu wstyd. Ale wiecie co, prawda jest taka, że co roku toczymy dyskusję, że ktoś został nominowany, a przecież nie powinien. Albo czemu ktoś nie został nominowany, przecież powinien być w gronie nominowanych do najlepszego filmu, albo najlepszego aktora i tak dalej. Trzeba mimo wszystko pamiętać o tym, że grono akademików, składające się z ponad 8 tysięcy ludzi, jest no, dość zróżnicowane. Co prawda wciąż moim zdaniem za mało zróżnicowane, ale to jakby materiał na osobną dyskusję, ale jednak są tam bardzo różni ludzie. No i trzeba niestety pogodzić się z faktem, że nawet jeśli ja osobiście uważam, że Willem Dafoe czy Robert Pattinson powinni obowiązkowo być w gronie nominowanych za najlepszą rolę pierwszoplanową męską, no ewentualnie drugoplanową, jeśli już wytwórnia zgłosiła ich do takiej kategorii, ewentualnie, że Adam Sandler powinien się tam znaleźć, albo na przykład Lulu Wang, reżyserka The Farewell, to nie oznacza, że wszyscy na świecie, a przynajmniej wszyscy z grona Akademii, muszą uważać tak samo. No trudno. A myślę, że z roku na rok będzie coraz ciekawiej i coraz lepiej, bo widać, że Akademia coraz śmielej odchodzi od doceniania tylko typowo oscarowych filmów, sięgając po nawet tak dziwne i, no, co by nie mówić, kontrowersyjne produkcje jak Jojo Rabbit, czy doceniając międzynarodowy sukces Parasite. No właśnie, słuchajcie, utrzymajmy ten optymistyczny, pozytywny ton i pomówmy sobie o pozytywach. Otóż patrzę w tym roku na tę listę filmów nominowanych w najważniejszej kategorii, najlepszy film, Best Picture. I muszę powiedzieć, że po raz pierwszy w historii Oscarów, przynajmniej odkąd ja je śledzę oczywiście, nie widzę tam absolutnie ani jednego filmu, który uznałbym za bardzo zły. Za taki, którego naprawdę nie lubię. No, znajdą się tutaj dokładnie dwie produkcje, które po prostu nie są dla mnie. Nie trafiły do mnie konkretnie. Ale jednocześnie trudno mi zarzucić im, wiecie, kiepską realizację, czy to, że są źle nakręcone, że to są po prostu złe filmy. No nie, nie są dla mnie, po prostu ja ich osobiście nie doceniam z różnych powodów, o których sobie zaraz powiem, ale muszę powiedzieć, że to wciąż są dobre filmy, które zresztą zostały bardzo pozytywnie, powszechnie przyjęte. Po pierwsze, Ford v Ferrari, który do Europy trafił pod tytułem Le Mans 66. Historia o tym, jak utalentowany projektant Carroll Shelby z pomocą swojego zespołu i ekscentrycznego kierowcy Kena Milesa próbują wygrać dla Forda 24-godzinny wyścig Le Mans, to naprawdę fajna historia do przeniesienia na ekran. Choćby ze względu na naprawdę barwne postacie naszej dwójki głównych bohaterów. Problem w tym, że całość niestety przeradza się w dość przewidywalne i przerabiane na tysiąc już sposobów starcie pasji oraz idei ze smutnymi ludźmi w garniturach, przez co miałem wrażenie podczas oglądania, jakby sam wyścig technologiczny i starcie człowieka z maszyną i tak dalej, to nie był absolutnie żaden problem. I na luzie dało radę tych frajerów z Ferrari pokonać, gdyby tylko nikt się nie wtrącał. A to zwyczajnie ani mnie specjalnie nie trzymało w napięciu, ani nie pozwalało się jakoś zaangażować w to, co dzieje się na ekranie. Finałowy wyścig wypadł za to całkiem okej, natomiast film dużo zyskał w moich oczach samym zakończeniem. Może to kwestia tego, że ani motoryzacja, ani już tym bardziej sporty samochodowe mnie zupełnie nie interesują, więc Ford v Ferrari miało już na starcie dużo trudniejsze zadanie, żeby mnie do siebie przekonać, aniżeli inne filmy. Może to też kwestia tego, że zwyczajnie nie jestem fanem tego typu konwencjonalnego, klasycznego kina i tutaj film Mangolda mnie po prostu wynudził. I jeśli miałbym kogoś z oscarowej stawki wywalić, no to padłoby zdecydowanie na tę właśnie produkcję. Zresztą, patrząc tak całkiem obiektywnie na tę kwestię, ani James Mangold, ani nikt z obsady, ani zdjęcia w tym filmie,
ani scenariusz nie zostały na tyle docenione przez Akademię, żeby zasłużyć na swoje nominacje, więc muszę jednocześnie powiedzieć, że obecność tego filmu w gronie nominowanych do najlepszego filmu wydaje mi się mocno na wyrost. Gdzie jest kurwa Lighthouse? Okej, drugim filmem, który mnie nie przekonał, jest Little Women, Małe Kobietki. Natomiast w przeciwieństwie do Le Mans 66, tutaj posypały się też inne nominacje. Poza tą za reżyserię dla Grety Gerwig, co wywołało, myślę, całkiem spore poruszenie i oburzenie u fanów kina, do którego ja się nie dołączam. To znaczy, jasne, stawiam robotę w tym roku Grety Gerwig za lepszą aniżeli Todda Phillipsa, czy na przykład Quentina Tarantino za Once Upon a Time in Hollywood, ale jednocześnie widziałbym jeszcze wyżej na przykład Ryana Johnsona, albo Taika Waititiego, albo wspomnianą wcześniej Lulu Wang. A co do Małych Kobietek, to zaznaczam od razu, że nie znam ani materiału źródłowego, ani żadnej z poprzednich adaptacji. Być może wówczas doceniłbym, co z tym materiałem źródłowym zrobiła Greta Gerwig i wówczas doceniłbym też sam film, ale no cóż, nie mogę. Natomiast też wychodzę z założenia, że każdy film, nawet jeśli jest adaptacją innego dzieła, powinien przede wszystkim bronić się sam na swoich prawach. A moim zdaniem tutaj no nie do końca się broni. Poznajemy w filmie historię czterech sióstr w ramach dwóch planów czasowych, z czego w zasadzie tylko granej przez Saoirse Ronan, Jo, poświęca się tutaj na tyle dużo czasu, by była ona pełnoprawną bohaterką, a te wszystkie scenki z nią składały się na jakąś historię. Problem w tym, że w tym mocno nieprzyjaznym kobietom, wiadomo, w wieku XIX, to właśnie nasza protagonistka jest tą osobą, która najbardziej wyrywa się wszelkim konwenansom, jest tą osobą najbardziej kreatywną, niezależną, może nawet trochę ekscentryczną, ale no, jest to takie założenie, bo ja tego na ekranie specjalnie nie czułem. Wyglądało to dla mnie jakby te ramy kostiumowego dramatu czy filmu obyczajowego jakoś wyssały całą energię z duetu Gerwig-Ronan, a do jakiego ognia zdolne są te panie w duecie, no to już pokazały przy okazji Lady Bird na przykład. Tutaj Jo i w sumie reszta bohaterek też po prostu sobie są na ekranie, fabuła je popycha to tu, to tam i to tak jakby tyle. Słowa uznania mogę kierować tylko do Florence Pugh, która z niespecjalnie ciekawej postaci zazdrosnej siostry stara się wyciągnąć ile się da. Z kolei Nagana idzie do złotego chłopca Hollywood Timothy'ego Chalamet za kolejną identyczną rolę pięknego chłopca outsidera. Chłopie, ty zagraj wreszcie w czymś innym, bo się zmarnujesz. Nie mam pojęcia, co ten film miał do przekazania, jaka była jego wymowa, czy miał być poza po prostu zekranizowaniem ze współczesną wrażliwością znanej książki. Liczyłem, że ktoś taki jak Greta Gerwig nie poprzestanie na wpisaniu się w konwencję kostiumowej obyczajówki, że da mi bohaterki z krwi i kości, które polubię i które zrozumiem, no ale nie. No niestety, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że jestem w dosyć dużej mniejszości i ten film się uniwersalnie podoba, jest uniwersalnie chwalony, niezależnie od płci, mimo że teoretycznie może się wydawać przeznaczony przede wszystkim dla żeńskiej części publiczności. I pewnie ten target już tutaj w ogóle nie ma absolutnie żadnych ale do tej produkcji. Nie mam pojęcia, no ale co zrobić? Mi się akurat nie podobało. Natomiast, tak jak wspomniałem, naprawdę bardzo lubię reżyserkę tego filmu, bardzo lubię aktorki, które występują w tym filmie, więc szczerze mówiąc, gdyby Little Women wyszło z kilkoma Oscarami z tej ceremonii, naprawdę nie będę narzekał, nawet jeśli ten jeden konkretny film no nie przypadł mi do gustu. Ciutkę wyżej stawiam kontrowersyjny film Todda Phillipsa, czyli Jokera. Wypowiadałem się o tej produkcji już tyle razy, że chyba nie ma sensu, żebym po raz kolejny szczegółowo wykładał, co mi się w tym filmie podobało, a co nie. Jednocześnie cieszy mnie niesamowicie fakt, że ten film jest w gronie nominowanych, otwierając być może wielu ludziom w Hollywood oczy na to, że kino oparte o komiksy superbohaterskie może wyglądać trochę inaczej. Na przykład niekoniecznie muszą to być automatycznie filmy akcji. I marzy mi się tutaj psychodeliczny, psychologiczny thriller z Sentrym w roli głównej. Poza tym, to już druga nominacja do tej najważniejszej oscarowej nagrody dla filmu superbohaterskiego z rzędu. Naprawdę nieźle. No dobra, ale czy Joker faktycznie zasługuje na to, by być w tym oscarowym gronie? Moim zdaniem tak.
Oscary są w końcu przyznawane za doskonałość w rozmaitych dziedzinach tworzenia filmu. A Joker wiele tych elementów ma na naprawdę wysokim, jeśli nie najwyższym poziomie. Aktorstwo, realizacja, muzyka, do tego jestem zdecydowanie za nagradzaniem nominacją filmów, które są tak głośne, powszechnie dyskutowane i przez to ważne, że dobrze odwzorowują aktualne trendy, nastroje i gusta w mainstreamowym kinie. I dokładnie z tego samego powodu, konsekwentnie, nie miałem absolutnie nic przeciwko nominacji dla Black Panthera w zeszłym roku. Przy czym trzeba pamiętać, że Joker wciąż jest jednak niczym więcej niż originem supervillana. Do tego widać, w jak wielkim stopniu całość podporządkowana jest swojemu głównemu bohaterowi, czy raczej kreacji Joaquina Phoenixa. Moim zdaniem to zwyczajnie wystarczy na nominację. Natomiast, żeby Joker mógł liczyć się w wyścigu o wygraną w tej kategorii, za tym filmem jednak, prawdę powiedziawszy, musiałoby stać coś więcej. Na przykład znacznie lepszy scenariusz, albo dużo lepsza reżyseria. A tego Jokerowi zwyczajnie brakuje. Kolejny film, który lubię, ale który jest raczej na końcu listy produkcji, które nagrodziłbym Oscarem, to Once Upon a Time in Hollywood, pewnego razu w Hollywood Quentina Tarantino. Powiem szczerze, że po pierwszym seansie tego filmu nie byłem do końca pewien, co mam o nim myśleć i co właściwie Quentin Tarantino chciał tutaj zrobić. Oczywiście poza oddaniem ulotnej atmosfery Hollywood tamtych czasów, czy po raz kolejny udowodnieniem, że kino ma moc kształtowania narracji, nawet nie tylko w ramach fikcji. I swoją drogą, jeśli ten reżyser zostanie za coś zapamiętany, to chyba przede wszystkim za to, jak pięknie sprowadził do parteru tych mitologizujących siebie nazistów w bękartach wojny, czy teraz rodzinę Mansona. Wydaje mi się jednak, że Tarantino w 2019 roku to zwyczajnie już zbyt świadomy i zbyt doświadczony twórca, by poprzestać tylko na tym. I po przemyśleniu sprawy doszedłem do wniosku, że być może jest to swego rodzaju próba podsumowania, czy wręcz skomentowania swojego własnego dorobku przez reżysera. Nie da się ukryć, że to ogromne nagromadzenie tropów i charakterystycznych elementów w twórczości autora Pulp Fiction, od fetyszyzacji stóp po celebrację kina eksploatacji, nie jest przypadkowe. I film ma być w pewnym stopniu wszystkim tym, co reżyser pozostawił po sobie w skondensowanej formie. Zresztą wygląda na to, że obawiający się o swoje dziedzictwo i znaczenie Rick Dalton to jest w dużej mierze obraz obaw i przemyśleń samego Tarantino. Wszystko to jednak tak naprawdę prowadzi do konkluzji, że cały ten arsenał reżysera, te wszystkie jego sztuczki, techniki, schematy, wszystko to, co z nim kojarzymy, tak naprawdę prowadzi do celebrowania kina i potęgi opowiadania historii, które potrafią, no właśnie tak jak już wspomniałem wcześniej, wręcz kształtować rzeczywistość i to, jak ją odbieramy. I tę nieskończoną wiarę w sens opowiadania historii i robienia filmów chyba cenię w Tarantino najbardziej. Bo czy ten tapla się w niskich lotów eksploatacji, czy robi film nominowany do Oscara, zawsze przyświeca mu ten właśnie cel. Once Upon a Time in Hollywood to nie jest mój ulubiony film tego reżysera, pewnie nie załapałby się nawet do czołówki. Są zresztą tutaj elementy, których naprawdę nie cierpię, jak na przykład zmarnowanie postaci Sharon Tate, która jest zupełnie bierna i nieświadoma tego, co się wokół niej dzieje, nie jest bohaterką z krwi i kości, a ledwie symbolem tamtej błogiej ery Hollywood. Albo ten fragment, kiedy Brad Pitt bohatersko opiera się zalotom nieletniej hipiski. No bo wiecie, to nie ci biedni starsi panowie wykorzystują swoją pozycję, tylko są nieustannie atakowani przez te podstępne dziewczyny i muszą cały czas uważać na czyhające niebezpieczeństwo. Blech. Co jednak najistotniejsze w kontekście Oscarów, to moim zdaniem ciekawy film w kontekście filmografii Tarantino, ale jednocześnie, choć świadomie korzysta z tego, co już dobrze znamy z twórczości tego reżysera, to jednak siłą rzeczy nie jest to nic świeżego, nowego, ani zaskakującego. Ani wnoszącego do kina coś, co zasługiwałoby na nagrodzenie. Wiecie, no nie obrażę się, jeśli jeden z moich ulubionych reżyserów w ogóle wyjdzie z Oscarów ze statuetką, po prostu nie dałbym mu jej sam, no nie za ten film. Gdyby natomiast ktoś powiedział mi rok temu, że wyżej od nowego filmu Tarantino będę stawiał nowy film Martina Scorsese, to bym się delikatnie mówiąc popukał w głowę. No nic mnie w tym wyczekiwanym przez wielu fanów Irlandczyku nie przekonywało. Nie dość, że naprawdę nie lubię paru ostatnich filmów Martina Scorsese, to jeszcze cały ten projekt naprawdę wyglądał jak takie kiedyś to było The Movie. Okazja, żeby po prostu wziąć tych paru zasłużonych, podstarzałych aktorów
wcisnąć ich w te role, które grali od zawsze, role gangsterów. I tyle, no tak jak za starych, dobrych czasów. Po obejrzeniu filmu byłem jednak naprawdę zaskoczony, że wręcz przeciwnie. Za tą historią zdecydowanie stał pomysł. Stała potrzeba powiedzenia czegoś nowego w temacie kina gangsterskiego i Scorsese zrobił to tak dobitnie, że serio można traktować Irlandczyka jako ostateczne zwieńczenie tego gatunku w kinie. Po wielu filmach podchodzących do tematu rodzin mafijnych w nader romantyczny sposób, gdzie poza przestępczą działalnością mieliśmy temat rodziny, honoru, zasad, lojalności, przychodzi Scorsese i za pomocą tych zmęczonych twarzy Roberta De Niro czy Ala Pacino kompletnie odbrązawia ten mit, pokazując współpracę z mafią jako destrukcyjny proces, niszczący wszystkich zainteresowanych. Dostajemy protagonistę, który jest zaprzeczeniem typowych filmowych bohaterów, którzy są gotowi rzucić wszystko na jedną szalę, by być wiernym swoim zasadom, czy zrobić to, co słuszne. Nie, Frank Sheeran podejmuje inne decyzje i widzimy na własne oczy, do czego prowadzą. Oraz w postaci Jimmy'ego Hoffy, jak kończy się bycie wiernym swoim wartościom. To smutne, ale prawdziwe i przez to przejmujące kino. Naprawdę brutalnie rozliczające się z archetypem filmowego gangstera. Może i całość jest trochę za długa, może to całe cyfrowe odmładzanie nie wygląda super przekonująco, może nie jest to też najbardziej ekscytujący film, nawet w dorobku tego reżysera, ale nie sądziłem, że Martin Scorsese mnie jeszcze czymś zaskoczy. A tutaj mu się to udało. Nie kocham może Irlandczyka na tyle mocno, żeby od razu dać mu Oscara, ale no naprawdę należą się słowa uznania reżyserowi, który zresztą musiał o ten projekt naprawdę walczyć, za bardzo ciekawy głos w temacie, w którym wydawałoby się, że powiedziano już wszystko. Szczególnie, że Martin Scorsese dzisiaj naprawdę już nic nie musi, a już na pewno nie musi nikomu nic udowadniać. Innym filmem, którego trochę się obawiałem przed seansem, jest 1917 Sama Mendesa. Słysząc z każdej strony, głównie zachwyty nad zapierającą dech w piersiach realizacją tego filmu, obawiałem się, że będę siedział w kinie, oglądał te piękne obrazki, będąc kompletnie odseparowanym emocjonalnie od tego, co się dzieje na ekranie. Dokładnie tak, jak miałem w przypadku Dunkierki Christophera Nolana. To też był naprawdę doskonale nakręcony film, ale zimny i kompletnie ze mną nierezonujący emocjonalnie. A to, co mnie najbardziej interesuje w filmach wojennych, to nie jakieś efektowne obrazki, jakieś spektakularne sceny, sekwencje czy chłodne oddanie horroru wojny. No nie, mnie interesują ludzie. Ich emocje, ich wola przetrwania, ich motywacje i to, jak reagują na to wszystko, co dzieje się dookoła nich. 1917 mnie jednak pozytywnie zaskoczył. Jasne, to film bezbłędnie zrealizowany i który będzie pewnie robił wrażenie jeszcze przez lata. Przede wszystkim tym, jakie cuda wyrabia tutaj reżyser zdjęć Roger Deakins. Jednocześnie jednak jest to też prosta historia. Mały wycinek chaosu I wojny światowej, pokazany jednak właśnie z perspektywy tych małych trybików całej tej śmiercionośnej maszyny. Tak jak i w Dunkierce, mamy tutaj znakomicie zarysowane to, jak kruche i nieistotne w skali działań wojennych jest życie jednego żołnierza. Ale zamiast obserwować to z dystansu, jesteśmy zaraz obok naszych protagonistów, widząc to, co oni widzą i prawie że czując to, co oni czują. A naprawdę pomaga w tym ta koncepcja, by cały film był tym jednym, udawanym, ale nieprzerwanym ujęciem. Na początku wydawało mi się, że będzie to taka sztuka dla sztuki. Taki gimmick, który wpłynie pewnie na popularność filmu i zainteresowanie nim. Ale po obejrzeniu całości muszę powiedzieć, że naprawdę skraca to dystans między bohaterami a widzem. Sam Mendes bezbłędnie zresztą tym dystansem manipuluje, płynnie przechodząc od scen kameralnych i intymnych po takie, które dają nam do zrozumienia, jak mali i nieznaczący są nasi bohaterowie. I to jest właśnie rzecz, którą w 1917 cenię najbardziej. To, że ten film, pokazując horror wojny, nie zapomina o humanizmie i potrzebie przefiltrowania tego wszystkiego przez jakąś wrażliwość, która w tym wydaniu do mnie trafia. Natomiast nie jest to też jednocześnie dla mnie film, który by mnie rzucił na kolana, co wynika właśnie z tej formy, którą obrał Mendes, unikając cięć, przeskoków w czasie i innych standardowych zabiegów, jakie do dyspozycji mają filmy nakręcone w tradycyjny sposób, jesteśmy jako widzowie skazani na sporo scen, gdzie niewiele się dzieje, gdzie bohaterowie po prostu muszą gdzieś dojść, żeby fabuła ruszyła do przodu, gdzie w końcu musimy z lekkim znudzeniem obserwować kolejny etap podróży na pieszo albo w pojeździe. Koniec końców to naprawdę bardzo dobry film, i nie zrobił na mnie aż tak dużego wrażenia, żebym wręczył mu Oscara,
ale naprawdę nie będę się dziwił, jeśli tego Oscara zdobędzie. Szczególnie, że no, film Mendesa ma ponoć na to największe szanse. No, jeśli dobre kino jest nagradzane, nie będę protestował. Czarnym koniem tegorocznej ceremonii może jeszcze w opinii wielu komentatorów zostać Parasite w reżyserii Bonga Joon-ho. I mimo, że jest to film koreański, a wiadomo jak Amerykanie chętnie podchodzą do czytania napisów, to wydaje mi się, że ma na to szansę. Poza tym, że jest to naprawdę fenomenalnie wyreżyserowany film, z obsadą o tak niesamowitej chemii, że klękajcie narody, i scenariuszu napisanym z takim polotem, że rozwój tej historii śledzi się z nożem na gardle, to jeszcze bardzo szybko okazuje się, że Bong nie tylko wie jak opowiadać historię, ale jeszcze ma masę celnych obserwacji do przekazania. Swoją drogą, to jak płynnie tutaj przeskakujemy między różnymi gatunkami, i to jak bardzo często zmienia się tutaj, ale nigdy bez uzasadnienia, ton całości, świadczy o tym, z jak pewną ręką reżysera i jak doskonałym warsztatem mamy do czynienia. Ale Parasite to poza dozą czarnego humoru, realnego dramatu i masą napięcia, także bardzo aktualne, uniwersalne i mądre spojrzenie na konflikt klas i systemowe nierówności, sprawiające, że do końca nie wiadomo, kto tutaj jest tym tytułowym pasożytem. Kiedy tylko moglibyśmy przyjąć jakąś wygodną i oczywistą odpowiedź, szybko okazuje się, że kwestia jest znacznie bardziej skomplikowana. Bo i nie sposób długich lat wyodrębniania się grup życiowo wygranych i przegranych streścić za pomocą jednego prostego wyjaśnienia. Zresztą w tym filmie nic nie jest oczywiste i nigdy nie wiemy, czy zaraz nie wydarzy się coś, co wywróci nasze postrzeganie tej historii do góry nogami. Niesamowite jest zresztą to, że choć jest to film koreański, to ani na chwilę nie traci wymowy dla widza zachodniego. Poruszane przez Parasite problemy i sytuacje są tak uniwersalne i zaczepione w rzeczywistości, że tego filmu nie obejmują żadne terytorialne czy kulturowe granice. I w przeciwieństwie do poprzednich wymienionych tutaj produkcji, wybór Parasite na najlepszy film tego rozdania Oscarów byłby moim zdaniem naprawdę bardzo dobrą decyzją. To prawdziwa perełka realizacyjna z rewelacyjną scenografią, która robi tutaj w zasadzie za istotnego bohatera. Do tego aktorstwo, scenariusz czy reżyseria stoją na najwyższym poziomie. Jednak Parasite jest też filmem, który w bardzo interesujący sposób podejmuje problem społeczny, unikając przy tym kategoryzowania i szukania prostych odpowiedzi. Mówiąc krótko, robi wszystko to i to w doskonały sposób, czego nie był w stanie zrobić Joker. Czyli po pierwsze, oddaje świetnie ducha czasów, w których żyjemy. Po drugie, oddaje pole marginalizowanym ofiarom systemu. Jednak jednocześnie nie zapominając, że świat jest dużo bardziej skomplikowany, niż się może wydawać typowi malującemu sobie twarz na biało, a włosy na zielono. No dobra, ale co jest moim zdaniem nawet lepszym filmem niż Parasite? Ano prosta historia o dwojgu ludzi, którzy się kochają i szanują, ale z czasem ich drogi się rozchodzą, więc musi dojść do rozwodu. A rozwód bywa brzydki, szczególnie gdy do gry włączają się prawnicy i trzeba rozsądzić tak delikatną kwestię jak na przykład podział obowiązków rodzicielskich. Reżyserowi Noah Baumbachowi udało się w historii małżeńskiej, Marriage Story, poprowadzić to wszystko w taki sposób, by unikając opowiadania się po czyjejkolwiek stronie, melodramatyzmu czy korzystania z podbijających ogólny dramat filmowych zabiegów, pozwolić nam jako widzom przeglądać się w Charlie'm i Nicole jak w lustrze i razem z nimi szukać optymizmu, bliskości i zrozumienia nawet w tak wyczerpującej emocjonalnie sytuacji jak rozwód. Okej, uwaga, teraz powieję truizmem. Otóż jesteśmy naprawdę skomplikowani. Ludzie są naprawdę, naprawdę skomplikowani. Mamy swoje cele, mamy swoje marzenia, które no, nie są wyryte w kamieniu, bo charaktery nam się cały czas zmieniają, no, ludzie się zmieniają, nasze motywacje się zmieniają. Praktycznie nie wiemy do końca, czego tak naprawdę chcemy i do czego tak naprawdę dążymy. Nie jesteśmy w stanie tego zwykle zdefiniować. I kiedy mamy dwoje ludzi, to nawet jeśli istnieje między nimi uczucie, to może kuleć komunikacja. Może się okazać nawet, że wszystko jest okej, ale czegoś brakuje. I najzwyczajniej w świecie nie da rady na tym budować związku na kolejne lata. I no po prostu te wszystkie naprawdę skomplikowane elementy ludzkiego życia, które nijak mają się do filmowych romansów, które zawsze są uproszczone, zawsze są sprowadzone do dużo prostszej historii niż to faktycznie wyglądałoby w prawdziwym życiu. I to wszystko Marriage Story oddaje w niesamowity sposób, jednocześnie z ogromnym polotem i dystansem do tego wszystkiego.
pięknie ten film podkreśla, jak dziwne, skomplikowane, a niekiedy absurdalne lub piękne potrafią być relacje, jakie łączą różnych ludzi. No ale nie da się też ukryć, że ta historia by nie rezonowała w taki sposób z widzami, gdyby nie Adam Driver i Scarlett Johansson, którzy są tak niesamowicie wiarygodni w swoich rolach, a jednocześnie dostają tutaj sceny, które są prawdziwym popisem kunsztu aktorskiego i scenopisarskiego. Marriage Story to po prostu doskonały, fenomenalny film, któremu udaje się zakląć w tej, w teorii prostej historii, tyle serca, tyle wiarygodności i prawdziwości, tyle emocji i tyle optymizmu, że polecam go absolutnie każdemu. W 100% byłbym za tym, żeby dostał Oscara za najlepszy film, co się pewnie nie stanie, bo ponoć ma na to małe szanse, ale i tak warto się z tym filmem zapoznać. No i cóż, w moim prywatnym rankingu wyżej od Historii małżeńskiej jest tylko jeden film, który też pewnie realnych szans na statuetkę nie ma, ale nie szkodzi. I powiem szczerze, że jestem lekko zaskoczony, że jednak Akademia nominowała do tej najważniejszej kategorii tak dziwny i specyficzny film, który jak się okazało jest też dość kontrowersyjny, bo jasne, znalazło się wiele osób, które są Jojo Rabbit zachwycone, ale jest też, myślę, duże grono osób, do których ten film kompletnie nie trafił. Film Taiki Waititiego jest historią coming of age, ale tym razem nasz młody bohater jest całkowicie oddanym nazistowskiej ideologii wielbicielem Hitlera w czasie, gdy druga wojna powoli zmierza do końca. Dlatego też tutaj wyrastanie z okresu dziecięcej naiwności ma nieco bardziej namacalną formę. A jednym z katalizatorów jest, jak to zwykle bywa, dziewczyna. Problem w tym, że jest ona ukrywającą się przed hitlerowcami Żydówką. Jednocześnie cała ta otoczka podupadającej III Rzeszy to dla Waititiego sposobność do ponabijania się z absurdów nazistowskiej ideologii oraz propagandy. Okej, czy z tego dziwacznego sosu mogło wyjść coś strawnego? No ba, i to jeszcze jak. Jakimś cudem Waititi wlał w historię małego Jojo tyle serca i wrażliwości, jednocześnie nigdy nie popadając w jakiś tani sentymentalizm rodem z innych historii rozgrywających się w czasie nazistowskiego terroru, że nie tylko kupujemy cały ten koncept z całym dobrodziejstwem inwentarza, ale i kiedy pojawiają się faktycznie emocjonalne momenty, to nigdy nie są wymuszone i naprawdę działają. Waititi jest jednym z tych twórców, którzy doskonale wiedzą, że komedia i tragedia zawsze idą w parze. Jedno wynika z drugiego, jedno nadaje drugiemu odpowiedni wydźwięk, przez co Jojo Rabbit to prawdziwa huśtawka nastrojów, ale te wszystkie emocje są zasłużone i mocno osadzone w tym, co przeżywamy razem z tymi bohaterami. Kiedy Jojo Rabbit bawi, to jest to jeden z najzabawniejszych filmów ostatnich lat, jakie widziałem. Kiedy natomiast porusza, to robi to tak, że trudno się pozbierać. Znów znakomita jest Scarlett Johansson, jaki to jest fantastyczny rok dla niej. Świetny jest Sam Rockwell, wrażenie robi też młodziutki Roman Griffin Davis. Jednak laury idą tutaj na konto przede wszystkim Taiki Waititiego, który tak kapitalnie balansuje humorem i dramatem i to w ramach tak dziwacznego i odważnego pomysłu, no bo uosobieniem indoktrynacji Jojo jest sam Hitler, w którego wciela się właśnie reżyser, że nie pozostaje mi nic innego niż tylko życzyć sobie więcej takich filmów i wszelkich laurów dla nich. Słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o tegoroczne Oscary, a przynajmniej tę najważniejszą kategorię Best Picture. No, jak sami widzicie, generalnie większość filmów mi się naprawdę podobała, poza może tymi dwoma pierwszymi, ale generalnie jest naprawdę dobrze. Myślę, że są to najlepsze Oscary, przynajmniej jeśli chodzi o nominowane produkcje, od wielu, wielu lat. Przynajmniej dla mnie. Natomiast Oscara tego najważniejszego za najlepszy film, jeśli miałbym jakomuś wręczyć, to byłby to ktoś z grona Jojo Rabbit i to byłby mój pierwszy wybór, Parasite albo Marriage Story. Jeśli chodzi o inne kategorie, to tak na szybko Oscary wręczyłbym Adamowi Driverowi, Scarlett Johansson, Alowi Pacino i Florence Pugh. Jeśli chodzi o kategorie aktorskie, za reżyserię statuetkę wręczyłbym Bongowi Joon-ho, za scenariusz Jojo Rabbit i Parasite, za zdjęcia Jarinowi Blaszkę, za Lighthouse, no a film animowany, który przypadł mi do gustu najbardziej, to jest Praziomek, znaczy Missing Link. Koniecznie dajcie mi znać, jak wyglądają wasi faworyci, kto według was powinien wygrać, kto według was być może w tym gronie nie powinien się znaleźć. No i oczywiście zachęcam także do zapoznania się z tymi filmami, ponieważ myślę, że stanowią one całkiem ciekawy przekrój tego, co w tym momencie robi się w Hollywood. A oczywiście spotkamy się także po Oscarach w ramach jakiegoś podsumowania, jakiegoś komentarza na moim kanale Castelmach 2, ewentualnie na napisach końcowych, gdzie w poniedziałek
O godzinie 20 planujemy live, gdzie pogadamy sobie o tym, kto co dostał albo kto czego nie dostał. I myślę, że będzie ciekawie. Także jeszcze raz zapraszam. Do zobaczenia. Trzymajcie się.